W sprzedaży mamy wiele produktów w formie sproszkowanej, takich jak np. dzika róża, które określa się mianem superżywności. Producenci nieraz nadają im właściwości zdrowotne, których tak naprawdę nie mają, lub które nie zostały udowodnione. Nie oznacza to jednak, że są one bezwartościowe. W tym odcinku omówię 10 takich sproszkowanych produktów i wyjaśnię, w jakich przypadkach mogą być one pomocne. Pierwszym produktem na liście jest dzika róża słynie ona przede wszystkim z wysokiej zawartości witaminy C. Według literatury fachowej ma jej nawet 10 razy więcej niż czarna porzeczka. Co więcej, badacze wskazują, że witamina C obecna w owocach dzikiej róży jest lepiej przyswajalna przez nasz organizm niż syntetyczna witamina C. Warto również wiedzieć, że poza witaminą C dzika róża zawiera jeszcze inne prozdrowotne składniki. Mam tu na myśli między innymi karotenoidy, tak jak beta-karoten, a także flavonoidy, w tym astragalinę i izokwercetynę. Do tego znajdują się w niej kwasy organiczne, w tym szczególnie kwas cytrynowy i jabłkowy. Jak chodzi o potwierdzone właściwości zdrowotne dzikiej róży, to przede wszystkim odznacza się ona działaniem przeciwutleniającym i przeciwzapalnym. Jak się okazuje, z tych właściwości mogą skorzystać osoby, które mają problemy ze stawami. Przeprowadzone badania z udziałem ludzi jednoznacznie potwierdziły, że spożywanie sproszkowanej dzikiej róży pomaga złagodzić ból u pacjentów zmagających się z chorobą zwyrodnieniową stawów. Taki korzystny efekt można osiągnąć stosując zaledwie 5 gramów różanego proszku dziennie przez 4 miesiące. Jest to około jedna łyżeczka i taką porcję można sobie rozbić na 2-3 porcje w ciągu dnia. W innej zaś pracy możemy przeczytać, że cika róża w proszku wpływa również korzystnie na zdrowie metaboliczne. Ma ona łagodne działanie hipotensyjne, czyli obniżające skurczowe ciśnienie krwi, jak również pomaga przywrócić równowagę pomiędzy cholesterolem HDL a LDL, dzięki czemu możemy przypisać jej właściwości przeciwmiażdżycowe. Na podstawie uzyskanych wyników badacze obliczyli, że osoby spożywające dziką róże cechowały się o 17% mniejszym ryzykiem pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości. Jeśli zaś sięgniemy do doświadczeń na zwierzętach, to dowiemy się, że produkty na bazie dzikiej róży mają zdolność do obniżania poziomu kwasu moczowego we krwi, co może przynieść korzyści zdrowotne m.in. osobom z dną moczanową. Przeglądając literaturę fachową, znalazłem też informację, że spożywanie sproszkowanej dzikiej róży wpływa korzystnie na naszą cerę. Badacze wykazali, że produkt ten łagodzi zmarszczki typu kurze łapki, a także poprawia nawilżenie i elastyczność skóry. Niemniej, pomimo tych obiecujących wyników, muszę zaznaczyć, że akurat ten wniosek pochodzi z badań, które były finansowane przez producentów preparatów z dziką różą, stąd dobrze jest podejść do niego z pewnym dystansem. Kolejny na liście jest tak zwany którego prawidłowa nazwa to przepękla ogórkowata. On z kolei jest źródłem mało znanych związków bioaktywnych takich jak momordycyna, harantyna, kuguacyna, goja saponiny i polipeptyd P. Ten produkt jest szczególnie polecany osobom z cukrzycą. I rzeczywiście analiza 10 badań naukowych dowiodła, że spożywanie gorzkiego melona pozwala obniżyć poziom cukru we krwi nawet o 13 mg na decylitr, co należy uznać za bardzo dobry efekt. Dodam też, że gorzki melon pomaga uregulować stężenie glukozy we krwi u osób w stanie przed cukrzycowym. Można zatem powiedzieć, że w przypadku osób zagrożonych cukrzycą wspomniany produkt chroni przed rozwojem tej choroby. Jak się okazuje, gorzki melon, podobnie jak dzika róża, jest sprzymierzeńcem naszych stawów. Naukowcy z Malezji, czyli z kraju, w którym wspomniany owoc występuje w stanie naturalnym, zauważyli, że spożywanie sproszkowanego gorzkiego melona spowodowało zmniejszenie bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. I efekt ten był na tyle zadowalający, że możliwe było zmniejszenie dawki podawanych leków przeciwbólowych. Korzystny efekt, o którym mówię, nastąpił po trzech miesiącach od rozpoczęcia jego spożywania w ilości 4,5 g dziennie, podzielone na trzy porcje w ciągu dnia. Wobec tych informacji, jeśli mają Państwo podwyższony poziom cukru we krwi lub doświadczają problemów ze stawami, to gorzki melon może okazać się pomocny. Przy czym dobrze mieć świadomość, że słowo gorzki jest tu jak najbardziej uzasadnione i prawdopodobnie znajdą się osoby, którym produkt ten nie przypadnie do gustu pod względem smakowym. Wśród tak zwanych superfoods, które zwykle są sprzedawane w formie proszku, znajduje się też spirulina, czyli zielono-niebieska jadalna alga. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że spirulina ma korzystny wpływ na układ krążenia, a to dlatego, że jest skuteczna w obniżaniu ciśnienia tętniczego. Naukowcy dowiedli, że regularne jej stosowanie pozwala zredukować skurczowe ciśnienie krwi o 4,5 mm partenci zaś rozkurczowe aż o 7 jednostek. Na podstawie uzyskanych wyników autorzy badania przyznali, że spirulina może być cennym wsparciem zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Do tego spirulina jest wyjątkowo skuteczna w obniżaniu poziomu trójglicerytów we krwi. Analiza siedmiu dobrej jakości badań randomizowanych pokazała, że stosując spirulinę można oczekiwać redukcji trójglicerydów nawet aż o 40 mg na decylitr. Mało tego, wspomniana alga korzystnie obniża też stężenie cholesterolu LDL i jednocześnie podnosi poziom cholesterolu HDL. I za sprawą takiego działania zapobiega ona powstawaniu blaszki miażdżycowej. Spirulina sprawdzi się również w przypadku osób, które mają podwyższony cukier. Naukowcy dowiedli, że włączenie spiruliny do diety może spowodować obniżenie stężenia glukozy we krwi naczczo średnio aż o 18 mg na decylitr, przy czym u niektórych osób może to być aż 27 mg. Taki wynik oznacza bardzo wysoką skuteczność działania. Wspomniany efekt wynika z tego, że składniki znajdujące się w spirulinie usprawniają transport glukozy z krwi do komórek. Przyznam, że gdy przygotowywałem się do dzisiejszego programu, to natrafiłem na zaskakujące dla mnie wyniki badań, które wskazują, że stosowanie spiruliny pomaga wyjść z anemii, czyli niedokrwistości. Zarówno w badaniach z udziałem osób starszych, jak również w najnowszym, bo z 2023 roku doświadczeniu z osobami zmagającymi się z wrzedziejącym zapaleniem jelita grubego okazało się, że spirulina poprawia parametry krwi związane właśnie z anemią. Mam tu na myśli zwiększenie stężenia żelaza, większą liczbę czerwonych krwinek, zwiększoną średnią objętość krwinek czerwonych i wyższe średnie stężenie hemoglobiny. Z tego też względu, jeśli ktoś z Państwa zmaga się z anemią, to warto jako dodatek rozważyć włączenie właśnie spiruliny. Uważam, że dość ciekawą informacją jest również to, że spirulina działa oczyszczająco na nasz organizm. Z jednej strony usprawnia usuwanie rtęci z naszego ciała, a z drugiej zaś chroni wątrobę, czyli najważniejszy narząd detoksykujący, przed toksycznym działaniem różnych szkodliwych związków, w tym m.in. ołowiu. Tu jednak muszę zaznaczyć, że te właściwości oczyszczające zostały dotychczas potwierdzone wyłącznie w badaniach na zwierzętach. Skoro mowa o spirulinie, to od razu kilka słów powiem też o chlorelli, czyli również jednej z alg. W kilku aspektach ma ona podobne właściwości prozdrowotne do spiruliny. Dla przykładu również i ona ma zdolność do obniżania ciśnienia tętniczego, przy czym efekt ten jest nieco słabszy niż w przypadku spiruliny. Mam tu na myśli obniżenie skurczowego ciśnienia krwi o 4,5 mm partenci i rozkurczowego o 1,5 jednostki. Ponadto spożywanie chlorelli wiąże się z obniżeniem poziomu cholesterolu LDL, co korzystnie przekłada się na zdrowie układu krążenia. Do tego także i chlorella redukuje stężenie glukozy we krwi, jednak skuteczność tego działania jest nieco niższa, bo mowa tu o obniżeniu poziomu cukru średnio o 4 mg na decylitr. Jeśli sięgniemy zaś do badań z 2015 roku, to dowiemy się, że chlorella może być też pewnym wsparciem dla osób zmagających się z zaburzeniami depresyjnymi. Naukowcy udowodnili, że jej stosowanie pomaga złagodzić objawy depresji, jak również zmniejszyć uczucie lęku. Omawiając korzyści ze stosowania chloreli, warto też przywołać wyniki badań japońskich naukowców, które pokazały, że spożywanie wspomnianej mikroalgi wiąże się ze wzrostem wydzielania przeciwciał w ślinie, czyli cząsteczek układu odpornościowego, które chronią nas przed patogenami. W efekcie badacze uznali, że chlorella może wspomagać właściwości odpornościowe błąd śluzowych i w ten sposób po prostu wzmacnia naszą odporność. Jak chodzi o podobieństwo walorów zdrowotnych do spiruliny, to warto wiedzieć, że chlorella chroni wątrobę przed uszkodzeniami spowodowanymi związkami dla niej toksycznymi, takim jak kadm, alkohol czy paracetamol. Mało tego, również i chlorella wspomaga oczyszczanie naszego ciała. Mówiąc bardziej precyzyjnie, badacze potwierdzili, że ta mikroalga hamuje wchłanianie rtęci i ołowiu z przewodu pokarmowego, a także usprawnia ich usuwanie z organizmu. Co więcej, chlorella blokuje wchłanianie toksycznych dioksyn i zapobiega ich gromadzeniu się w ustroju. Jak zatem Państwo widzą, zarówno spirulina jak i chlorella to produkty, które mogą nam pomóc w kilku kwestiach zdrowotnych, stąd w mojej ocenie warto się nimi zainteresować. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielą się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik Dziennik. Gdy mowa o dobroczynnych produktach sprzedawanych w postaci proszku, to nie sposób nie wspomnieć o zielonej kawie. Od tradycyjnej kawy zielona kawa różni się tym, że jej ziarna nie są poddawane prażeniu. To sprawia, że jest ona wyjątkowo zasobna w prozdrowotny składnik o nazwie kwas chlorogenowy. Jest go nawet sześć razy więcej niż w czarnej kawie palonej. Za sprawą jego obecności zielona kawa obniża ciśnienie tętnicze. Eksperci zauważyli, że jej regularne spożywanie pozwala zredukować skurczowe ciśnienie krwi o 3 mm supartenci i rozkurczowe o dwie jednostki. Do tego zielona kawa jest skuteczna w obniżaniu stężenia trójglicerydów. Mowa tu o ich redukcji na poziomie 9 mg na decylitr, co oznacza całkiem dobry wynik. Dzięki tym dwóm właściwościom zielona kawa jest sprzymierzeńcem układu krążenia. Ponadto zielona kawa usprawnia funkcjonowanie mózgu. Opublikowane w ostatnich latach prace naukowe dowodzą, że wspomniany produkt poprawia funkcje poznawcze, tak jak na przykład rozumowanie. W uproszczeniu można powiedzieć, że zielona kawa wpływa korzystnie na sprawność mózgu i spowalnia jego zmiany starcze. Od razu też powiemy, że zielona kawa jest reklamowana jako doskonały produkt na odchudzanie. Tu muszę jednak zaznaczyć, że przeprowadzone badania pokazały, że co prawda jej spożywanie może sprzyjać redukcji masy ciała, ale trzeba podkreślić, że efekt ten jest bardzo niewielki. Stąd jeśli ktoś z państwa chciałby sięgnąć po kawę tylko z uwagi na jej teoretyczne działanie odchudzające, to odradzam taką praktykę. Skoro poruszyłem temat zielonej kawy, to od razu przejdę do zielonej herbaty. Ale mam tu na myśli konkretnie herbatę macza, czyli herbatę, która jest sprzedawana właśnie w formie sproszkowanej i którą po zaparzeniu spożywa się w całości bez odcedzania proszku. Zaglądając do literatury fachowej, dowiemy się, że herbata macza, podobnie jak zielona kawa, poprawia funkcje poznawcze. Badacze zauważyli, że jej spożywanie polepsza uwagę u osób żyjących w stresie, jak również chroni przed pogarszaniem się funkcji poznawczych u osób starszych. Do tego najnowsza praca z 2023 roku pokazała, że herbata macza wpływa korzystnie na skład bakterii zamieszkujących jelita. I jest to bardzo ważne, bo jak wspominałem w jednym ze swoich filmów, nasz stan zdrowia w dużej mierze jest uzależniony właśnie od rodzaju i liczebności bakterii obecnych w jelitach. Herbacie macza możemy też przypisać właściwości prozdrowotne typowe dla zwykłej zielonej herbaty. Mam tu na myśli przede wszystkim pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Szereg opublikowanych prac naukowych dowodzi, że osoby, które regularnie sięgają po taką herbatę, mają mniejsze ryzyko rozwoju choroby wieńcowej o 16%, udarów mózgu o 21% i pojawienia się zawału serca o 32%. Osobiście uważam, że warto regularnie sięgać po herbatę macza. Przy czym muszę zaznaczyć, że herbata ta jest dość intensywna w smaku i ogólnie jej smak jest bardzo charakterystyczny, w tym niekiedy ziemisty, stąd niektórym osobom może ona nie trafić do gustu. Niemniej nie ma konieczności przygotowywania z niej naparu. Podobnie jak inne wymienione dzisiaj proszki, można dodać ją do gotowego produktu czy potrawy, w tym na przykład koktajlu. Wówczas nieco rozmyje się jej intensywny, nie przez każdego akceptowany smak. Jeszcze do niedawna bardzo popularny był młody jęczmień, który również jest sprzedawany przede wszystkim w formie proszku. Jednak w przypadku tego produktu mam niewiele do powiedzenia. A to dlatego, że tak naprawdę nie przeprowadzono zbyt wielu badań z udziałem ludzi z wykorzystaniem młodego jęczmienia. Znalazłem jedno doświadczenie z udziałem pacjentów z cukrzycą typu drugiego, które wykazało, że za sprawą swoich właściwości przeciwutleniających, młody jęczmień ma zdolność do hamowania utleniania cholesterolu LDL, Wobec czego możemy przypisać mu pewne działanie zapobiegające miażdżycy. Osobiście jednak uważam, że to zdecydowanie zbyt mało, aby było warto zaopatrywać się w ten produkt i go stosować. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku jagód Asai, czyli owoców pochodzących z terenów tropikalnych Ameryki Południowej, które to okrzyknięto mianem superżywności i które w sprzedaży są dostępne w postaci proszku. To, co potwierdziły wyniki badań z udziałem ludzi, to to, że wspomniane owoce neutralizują szkodliwe wolne rodniki w naszym ciele, czyli zmniejszają stres oksydacyjny, jak również działają przeciwzapalnie, prowadząc do obniżenia poziomu cząsteczek prozapalnych w organizmie. O ile rzeczywiście jest to jak najbardziej korzystne działanie, to w mojej ocenie to wciąż zbyt mało, aby traktować jagody Asaj za wyjątkowo zdrowe i warte regularnego spożywania. Wśród żywności, którą można sobie zaaplikować w formie proszku i o której chciałbym co nieco powiedzieć, znajduje się ekstrakt z korzenia aszwagandy. Aszwaganda, czyli inaczej witania ospała, to zioło pochodzące z Indii, które zaliczamy do adaptogenów, czyli produktów, które pomagają naszemu organizmowi zadoptować się do zmieniających lub trudnych warunków środowiskowych, w których przyszło nam żyć. I tak w przypadku aszfagandy możemy mówić o jej działaniu łagodzącym napięcie psychiczne, obniżającym poziom kortyzolu czyli hormonu stresu i zwiększającym siły witalne u osób narażonych na przewlekły stres. Dzięki jej stosowaniu stajemy się niejako bardziej odporni na sytuacje stresowe. Ponadto aszfaganda poprawia pamięć i uwagę, zmniejsza uczucie zmęczenia fizycznego, przyspiesza regenerację ciała, jak również wspomaga nasz sen. Czyli jeśli zmagają się Państwo z przewlekłym stresem, zmęczeniem i brakiem sił, to w takiej sytuacji ashwaganda wydaje się być dobrym wyborem. Dzisiejszą listę zamyka inulina, której kiedyś poświęciłem osobny odcinek. Inulina to naturalna substancja pozyskiwana przede wszystkim z topinamburu, która jest sprzedawana w formie białego proszku i która ma kilka udokumentowanych właściwości zdrowotnych. Przede wszystkim reguluje ona pracę naszych jelit, w tym zapobiega zaparciom, działa prebiotycznie, czyli odżywia dobroczynne bakterie obecne w jelitach, usprawnia wchłanianie magnezu, cynku, miedzi i wapnia z przewodu pokarmowego, skutecznie obniża poziom glukozy naczczo i rydów we krwi, redukuje ciśnienie tętnicze, a także wykazuje właściwości przeciwzapalne. Z uwagi na to, że inulina ma właściwie neutralny smak, to można wykorzystać ją w kuchni na wiele różnych sposobów. Z powodzeniem można dodać ją do wszelkiego rodzaju napojów, w tym wody, herbaty, kawy, soków czy koktajli. Sprawdzi się również jako dodatek do jogurtów, owsianki, budyniów, a nawet zup i sosów. Dodam też, że inulinę zwykle stosuje się w ilości od 10 do 20 gramów dziennie, czyli jest to jedna lub dwie łyżki. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że osoby, które dotychczas nie miały styczności z inuliną, warto aby zaczęły od mniejszych ilości, ponieważ przez pierwsze kilka dni od rozpoczęcia stosowania może spowodować ona łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. w postaci wzdęć i biegunki. Przy czym jest to zjawisko normalne, charakterystyczne też dla innych produktów o właściwościach prebiotycznych. A jeśli chcieliby Państwo nieco więcej dowiedzieć się o samej Inulinie, to zapraszam do obejrzenia filmu z dnia 14 maja tego roku. Jak mieli okazję się Państwo przekonać, niektóre produkty w formie sproszkowanej dostępne na rynku mogą okazać się wyjątkowo przydatne jak chodzi o wzmocnienie zdrowia. Niemniej nie wszystkie z nich mają potwierdzony szeroki efekt prozdrowotny. I mam nadzieję, że tym materiałem udało mi się rozwiać wątpliwości co do tego, po które produkty warto sięgać, a z których lepiej zrezygnować. Korzystając zaś ze sposobności, chciałbym też zaprosić Państwa do zapoznania się z filmem, w którym wymieniam suplementy diety, których według mnie nie ma sensu stosować. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.